Witajcie z kraj pola i chcę Wam pokazać różnice w kolorach. Obok siebie są maruna bezwonna, owszem, widzicie, te kwiatuszki, no, patrzcie na ten ciemny kolor. A teraz porównajmy sobie, ja Wam tego nie przekażę, ale tu jest pachnący mocno rumianek. To jest taki żywy kolor. I co widać, jest pochmurny dzień, te płatki tak idą w dół. Gdybyśmy przekroili, to dupcia u niego będzie miała dziurkę, u maruny nie. Ale jest różnica. Tu jest taka żywa zieleń, a ta zieleń jest taka ciemna, przyduszona. No i oczywiście maruna nie pachnie, nie ma swojego zapachu takiego intensywnego. Jest to po prostu taki trawskowaty zapach. Natomiast rumianku, no, oczy. I jeszcze popatrzcie, tu jest znowu kolejna maruna, też ciemna. Jak się tu przewrócimy, obrócimy, o, rumianek niziutki. I też pachnie. No, tu aż normalnie nos mi kręci, ile wlezie. Po samym kolorze już poznać. Przede wszystkim maruna jest wyższa, a rumianek jest niższy. Zawsze. Żeby było weselej, z tego co ja tu się dopatruję. O, zobaczmy sobie. Do kolekcji rumianków jeszcze rumianek bezwodygowy. O! Znaczy, przepraszam, bezpromieniowy, ale mi się chlapło. Ajajaj. Już mi się tu kręci, no. Od samego zapachu, no. No, idziemy dalej. No i chcę Wam pokazać tutaj przekrojone kwiaty rumianku i maruny. Z lewej strony, jak się dobrze przyjrzycie, jest taka dziurka w podstawie kwiatku, prawda? W tym środku. Natomiast prawa maruna ma ten rdzeń cały wypełniony. Nie ma tej jamki. Spróbujcie to dokładnie obejrzeć. To jest cecha niezawodna do ich rozróżniania. O! No i ten zapach wokoło, aż mnie skoro znowu skręca. O rumianku mowa, to uważam, że nie powinno zabraknąć tu tego kwiatka. Wielu początkujących pasjonatów ziół bierze go za rumianek. To jest jastrun właściwy. Popularna margaretka, widzicie? On jest wysoki. Łodyżkę ma taką prawie golutką, z niewielkimi przylistkami, ale one są troszkę inne, widzicie? Wyraźny taki kształt mają te liście. Rozetę na dole, nie wiem, czy mi się uda do niej dokopać. Nie, nie dał się, bo tam w trawsku siedzi. Ale one są zupełnie inne. Pąki również inne. No i ten kwiatuszek jest taki płaski. Nie ma tego cycka odstającego do góry. To jest jastrun. Czyli margaretka, to nie jest rumianek. O, postanowiłem Wam pokazać, jak wygląda, on jest mojego wzrostu, pewien kolczasty jegomość. O, kolce ma na liściach, wygląda jak oset, proszę. I ma takie ładne, czubate kwiatostany. O, jest olbrzym, z solidnej łodydze. Bardzo wysoki. Właśnie to jest Sonchus asper, czyli mlecz uzbrojony. A dlaczego mlecz? Popatrzcie, o, urwiemy kawałek i mleczko płynie. To nie są osty, to są mlecze. No i mamy ładny, piękny, 2,5-metrowy barszcz zwyczajny. Nie bójcie się go, tylko trzeba być wobec niego ostrożnym. Szczególnie w gorące dni, bo nawet i on może poparzyć. Nie ma tak dużo furakuram kumaryn w okolicy siebie, lecz też może osoby co wrażliwsze troszkę poparzyć właśnie, uczulić ich skórę na światło słoneczne, szczególnie ultrafiolet.
Widzicie, to nie jest znowu aż tak paskudztwo. No co, czemu to jest barszczyk? Po pierwsze, plamek nie ma. Fajnie, tylko łodyżka. Oczywiście nie wydepilowana, jak to u barszczycha, jak widzicie, jest. Ładnie, potężna, gruba, solidna. Liście są już, owszem, wielkie, bo to już jest drugoroczny, potężny jegomość. On się tam nie patyczkuje. Popatrzmy sobie na ten spód. Listki delikatnie też owłosione. I po prostu to jest kwitnący okaz barszczu zwyczajnego. Nie bać się go, tylko rozsądnie do niego podchodzić. O, proszę. Taki ci potężny jegomość. No i mamy babkę. Popatrzcie się. No, dobrze jej tu jest ewidentnie. O, proszę. Takie jęzory. Jak pójdziemy wyżej, takie kwiatostany. Dobrze jej jest, dobrze, dobrze. Ale popatrzcie, ktoś, kto powinien być i mieć większe od niej liście, ma tu takie maleństwa. No po prostu, to już podejrzewam, że to jest dobrze rozwinięta, która się dokopała do dobrych surowców odżywczych babuncia. No lekkim leszczem to one jakieś 80 cm ma. No i kolejna ciekawa rzecz. Takie ładne, żółte stanowisko. Jest to przytulinka. Ja postaram się wam może pokazać. A wy zgadniecie, która. O. Ma łodygę niewydepilowaną. O. Jest to przytulinka. Takie ładne krzyżyki zamiast kwiatków. Tu też. O, ładne.